Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, nienormalny Biden i jego komunistyczna partia Ameryki doszła do wniosku, że trzeba zakończyć nieskończoną wojnę w Afganistanie, że trzeba te wszystkie tryliony, które tam Ameryka pompowała przez 20 lat, no to trzeba wziąć te tryliony i przeznaczyć je na niepracujących w Ameryce, na infrastrukturę ludzką, no żeby były pieniądze. Im się troszeczkę pomieszało, było coś jak rum z rumakiem, koń z koniakiem i łękotka z łechtaczką. Także to jest banda naiwnych idiotów. Taliban przejął wszystko, czy przejmuje wszystko, czy ma zamiar przyjąć wszystko, no ale teraz Taliban ma duży problem. Ma duży problem, no bo jest polityka wewnętrzna, jak i polityka światowa dla Afganistanu. Musi coś zrobić z własnym narodem afgańskim, no i musi coś zrobić z pieniędzmi. Pieniądze teraz w ogóle forsy nie ma, banki afgańskie się pozamykały, tam ludzie od 2-3 tygodni nie mają pieniędzy, obrót jest gotówkowy, tylko wszystkie banki zostały pozamykane. Pieniądze, które przychodziły do tego rządu, który był wspomagany przez Amerykanów, przez podatnika amerykańskiego, 75% tego budżetu, co tam wszystko było, no to było właśnie z pieniędzy podatnika amerykańskiego i to wszystko wyschło. Nie ma przelewów, nie ma niczego. Naród afgański, no też patrząc na tych ludzi, którzy uciekają przed Talibanem, no to jest spora część społeczeństwa, nie chce Talibanu. No, licząc powiedzmy 300 tysięcy samych żołnierzy, licząc kilka milionów ludzi, którzy pracowali dla państwa, no to oni nie są za jakimś takim kalifatem czy wizją jakiegoś muzułmańskiego państwa kompletnie. No tam 20 lat jednak pozwoliło odetchnąć tym Afgańczykom, no na tyle, że tam dziewczynki były w stanie chodzić do szkoły, a kobiety były w stanie chodzić do salonów piękności, żeby robić jakieś sobie paznokcie, czy jakieś makijaże i tego rodzaju rzeczy. Ameryka nigdy nie była w Afganistanie po to, żeby partycypować w wojnie cywilnej. W zasadzie to Ameryka to poszła tam, żeby zlikwidować te wszystkie mordercze gangi. 20 lat temu poszła tam, żeby zlikwidować się wszystkie Al-Kaidy, ISIS i Talibany, no i zrobić coś z tym atakiem na Trade Center w Nowym Jorku, gdzie te dwie wieże po prostu spadły. To był Bin Laden odpowiedzialny za to i jego Al-Kaida. Teraz militarne zwycięstwo Talibanu, no to jest problem. Taliban ma problem, tak jak wspomniałem. Polityka krajowa, polityka światowa, naród i pieniądze. Polityka wewnętrzna. Dlaczego polityka wewnętrzna? Taliban niby sobie wyobrażał, że po prostu przejmie tą władzę państwową, rządową po tym, co było reprezentowane. Część ludzi mówi, że to byli kolaboranci. Część ludzi mówi, że po prostu Ameryka, no tak jak pomagała budować demokrację w Niemczech Zachodnich, W sumie pilnowali Niemiec zachodnich przed ruskimi, którzy stworzyli Niemcy Wschodnie. Pomagała rozbudować się Japonii. Trzeba pamiętać, że plan Marshalla, no to jednak Ameryka wpompowała od groma pieniędzy we Francję, w Anglię wpompowała od groma pieniędzy w Niemcy. No Stalin powiedział, że Ameryka nie będzie dawała plan Marshalla. Było coś takiego jak UNRWA, także jak w Polsce mówili na przykład ziemniaki Amerykany, no to były takie czerwone ziemniaki, które były właśnie z Ameryki. Przysyłali konie, były te perszerony konie. To sporo przez tą UNRWA pomoc międzynarodową przychodziło. No i Amerykanie dzisiaj to są przedstawiani, a są jacyś tacy kolonizatorzy, no ale Japonia została
uspokojona, spacyfikowana, dużo, dużo pieniędzy z Japonii, wszystkie te przemysł elektroniczny, przemysł fotograficzny, to wszystko się odbył dzięki temu, że Ameryka po prostu dała im możliwość. No i w tym Afganistanie też Ameryka starała się troszeczkę zrobić inaczej. No Rusy chcieli wprowadzić socjalizm, dlatego ten cały Taliban był wspomagany przez Amerykę tam 40 lat temu, bo to była ta wojna w zasadzie kapitalizmu z socjalizmem Ameryki z ZSRR i tak dalej, Afganistan nigdy nie był spokojny. Nie pamiętam, jaki to był tytuł filmu, ale był jakiś taki polski film z PRL-u, jeszcze czarno-biały, tam chyba Cybulski grał, kiedy Polska, jakiś taki legion polski za cara został tam wysłany. Został tam wysłany, no i walczył z Afgańczykami. Jedną scenę, co pamiętam, to ten Afgańczyk siedział tam pod wodą z rurką taką i tam złapał jednego z tego żołnierza, jak ten poszedł się myć przy rzece czy przy takim jeziorku. Biegali z tymi kindżałami w tych swoich turbanach, także to nawet kinematografia. To było na powieści, na kanwie jakiejś takiej znanej powieści. No ale Afganistan to jest jeden wielki bałagan. No i Ameryka właśnie tam poszła, żeby uspokoić te wszystkie wewnętrzne rozruchy, te bandytyzmy. No i nie udało się. Idiota Biden przyszedł, powiedział, że trzeba zamknąć tą nieskończoną wojnę. No i w ciągu paru godzin wszyscy się wynieśli. No jest tam takie lotnisko Bagram, które było w sumie nie do zdobycia, tam z 40-50 mil od stolicy Afganistanu. No i opuścili. Na tym lotnisku było 2-3 tysiące więźniów, bo to cały kompleks był. 2-3 tysiące więźniów. Też Ameryka zostawiła tych wojowników ISIS. No i wszyscy ci wojownicy ISIS. Trzeba pamiętać, że ISIS, no to nie jest jakaś taka wewnętrzne ugrupowanie afgańskie. To są ludzie z Pakistanu, z krajów arabskich, z centralnej Azji, Ujgurcy, czyli Chińczycy, chińscy muzułmanie, tam z Somalii, ISIS, no to tak samo jak i Al-Kaida do pewnego stopnia, no to oni widzą, że chcą stworzyć po prostu ten kalifat muzułmański i to jest ich plan. Teraz Taliban zaczyna być troszeczkę bardziej taki praktyczny, zaczyna być pragmatyczny, praktyczny, zastanawia się co robić, no bo jak nie ma pieniędzy w bankach, jak naród jest przeciwko nim, no to pomieszanie z tym ISIS-em. ISIS nienawidzi Talibanu, bo ISIS, no to po prostu to jest grupa terrorystyczna, tak jak komuniści mieli te swoje grupy terrorystyczne, które po prostu walczyły o przejęcie władzy, ale nie zastanawiały się, co potem. No wiadomo, czym to się zakończyło w Polsce, zakończyło się wszystkimi tymi więzieniami naokoło, mordowaniem, łączkami, gdzie zabijano AK-owców. W Moskwie, w Rosji było to samo. No i ISIS też chce przejąć po prostu tą władzę, a Taliban, no ma jakąś taką islamską politykę, no ale chce jakoś w realiach to wszystko zrobić. No a trzymając za twarz swój własny naród, oni troszeczkę starają się zrobić jakieś Emiraty 2, że to niby ma być inne niż z lat 1990, kiedy to były te wielkie, wielkie walki wewnętrzne. ISIS nie patrzy na to. ISIS po prostu przychodzi, morduje, wystrzelił parę tam bomb wśród samobójców, także 13 amerykańskich żołnierzy zginęło, około 150 Afgańczyków. No a teraz nowa fala, tam ludzie przedzierają się przez te miejsca, gdzie tam jeszcze leżą te kawałki
ciał, które zostały rozerwane, no bo oni boją się tego Talibanu. Jeden z przywódców talibańskich, Mullah Abdul Barada, no to on spotkał się w poniedziałek z kimś z Centralnej Agencji Wywiadowczej Amerykańskiej. No i tam się dogadali, że Taliban będzie pomagał cały ten tym wszystkim uchodźcom, czy wszystkim tym, którzy znikają z Afganistanu. Do tej pory w Ameryce wylądowało około 30-40 tysięcy Afgańczyków, którzy pomagali Amerykanom. Oni są teraz rozlokowani po bazach amerykańskich, po poligonach amerykańskich w różnych miejscach. No, jest nadzieja, że będą prześwietlani, jest nadzieja, że ich dzieci za 20 lat nie będą wysadzały Ameryki w powietrze, no bo to bardzo często to tak jest. Jeden z tych powiedzmy muzułman, który był w maratonie w Ameryce parę lat temu, Sarnajew, no to on właśnie był z Czeczenii, no i on z bratem zamordował tam, wcześniej to mordowali, brali udział w gangach. Ciekawe, że żyli na garnuszku państwowym, skończyli studia za podatki amerykańskie, mieszkali w domach za darmo za podatki amerykańskie, no i na zakończenie jeszcze jeden jest w więzieniu, miał dostać karę śmierci, nie dostał, bo były odwołania, no ale to jest tak, to się tak właśnie opłaca. To się tak właśnie opłaca Ameryce przyjmować tych wszystkich muzułman. Wczoraj też wypuścili Palestyńczyka, który zabił senatora Kennedy'ego, czyli brata tego prezydenta Kennedy'ego. On siedział w więzieniu 55 lat. Palestyńczyk też przyjechał do Ameryki, kiedy miał tam 18-20 lat. No i w podziękowaniu zabił amerykańskiego senatora. Także te muzułmańskie oddźwięki w Ameryce, no to są nieustanne, to widać. No i teraz od nowa ilu tych Afgańczyków, co przyjęli, to jest, ma jakieś ciągotki do Talibanu, no trudno powiedzieć. Ilu ma ciągotki do Al-Kaidy, też trudno powiedzieć, czy ISIS, i tak samo. Taliban przez ostatnie 20 lat był prowadzony. No była ta służba, mieli prezydenta, ta służba cywilna była, współpracowali z Ameryką. Prezydent zwinął manatki, wziął tam parę walizek złota i uciekł chyba do Emiratów Arabskich, no ale tam bardzo dużo urzędników zniknęło, no bo oni się boją, bali się, że będą mordować. Teraz Taliban chce udowodnić, że jest prawdziwym reprezentantem Afganistanu. No i Chiny to się przykładają do tego. Chiny po prostu przypuszczalnie wykupią wszystkie urządzenia radarowe z lotnisk, wykupią wszystkie czołgi, samoloty, broń jakąś, którą Taliban zostało im to zostawione. No i oni będą się starali rządzić, ale jest ISIS, no i teraz jest również problem wewnętrzny z Talibanem, bo Taliban z praktycznego punktu widzenia widzi, że musi współpracować z Ameryką, no a ci bojownicy po prostu tak patrzą, tak jak komuniści ślepi byli na wszystko, to większość tych zajadłych, zagorzałych Talibańczyków po prostu nie chce tego. Oni zdobyli władzę, no ale co z tą władzą teraz zrobić, no to nie mają pojęcia. Tam nigdy nie było bogato, ale teraz w Afganistanie to znowu się zacznie, braki jedzenia.
a talibanci betonowi, talibańczycy, no to nie będą chcieli iść na żaden kompromis. Mówią, że kobiety na razie niech sobie będą w domu, bo trzeba nauczyć się wszystkich żołnierzy talibańskich, żeby zaczęli mieć jakiś szacunek do kobiet. No to się nie zmieni, to jest w ich krwi i takie przekonania dla krajów zachodnich, że oni się poprawią, no to jest nieprawdopodobne. Cały ten lider Talibanu, Barabar, to chce zrobić właśnie Emiraty 2 i chcę podejść do tego, do całego zagadnienia bardziej tak pragmatycznie, bardziej praktycznie. A drugi, Mullah Haybatullah, to on w zasadzie chce być przywódcą, on chce być przywódcą wszystkich tych wiernych, on chce zostać emirem. No i idzie to właśnie w tym kierunku. Dżihadyści, no to właśnie ci wszyscy międzynarodowi terroryści, którzy są w Afganistanie. No i w tym sąsiednim Pakistanie, no trzeba pamiętać, że Bin Laden, no to on sobie siedział spokojnie w Pakistanie i wszyscy wiedzieli, gdzie on jest. Oni czują się, że zwyciężyli, ale walka wewnętrzna w Talibanie, no to zacznie się dosyć szybko i walka pomiędzy Talibanem i innymi dżihadystami, to też się zacznie dosyć szybko. No Taliban to podpisał taki rozejm z Trumpem, no Trumpa już nie ma, ale oni, Taliban sobie zdaje sprawę, że powiedzmy, jeżeli teraz zwyciężyli, ale w Ameryce coś się pyknie i w Afganistanie będzie za dużo tej biedy, morderstw i tak dalej, to teraz są wybory międzyprezydenckie 2022, no i kongres całkowicie może przejść w ręce republikanów, no bo Izba Reprezentantów ma 435 osób, demokratów, no to jest tylko 3 czy 4 więcej niż połowa, senatorów jest pół na pół, no Kamala Harris ma dodatkowy głos, także może być 51-50. Dlaczego jest tu senatorów? No bez 50 stanów i w każdym stanie jest 2 senatorów. No ale teraz 2022 może kompletnie zmienić scenę polityczną. Biden, nie wiadomo do kiedy on wytrzyma. No i kongres w zasadzie, kiedy wszystko przejdzie w ręce konserwatystów, to kongres może po prostu zmieni, tak jak komuniści rozdają pieniądze dla tych, żeby ludzie nie pracowali, no to kongres konserwatywny po prostu powie, że jednak ta 20-letnia wojna bez końca i wycofanie przez Bidena to było bez sensu. No i znowu może się zacząć atak na Taliban w Afganistanie. No i w tym momencie ci normalni Afgańczycy będą jeszcze bardziej popierali Taliban i możliwe, że za pół roku, za rok po prostu Taliban zniknie kompletnie, bo już nie będzie przypuszczalnie. Amerykanie dadzą władzę Afgańczykom, no i Afgańczycy w tych sądach wojskowych i cywilnych po prostu wykonają egzekucję, także to nie będzie, że z tej lotniska Bagram 3000, tam gdzie Amerykanie trzymali tych wszystkich terrorystów i bandytów, zostali wypuszczeni. Także Taliban sobie chyba zdaje sprawę, no i postara się zrobić jakiś okrągły stół. No okrągły stół, to wiadomo, ma pejoratywne dźwięki od Polski, ale będzie ciekawie. Taliban chyba ugryzł dużo więcej niż mógł zjeść. Ameryka z Bidenem i z partią komunistyczną jest troszeczkę inna niż normalna Ameryka, także dużo będzie się działo przez najbliższe tygodnie, miesiące. No w 2022 listopad wybory międzyprezydenckie, to będzie wielka sprawa dla Ameryki i dla Afganistanu także.
Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz, tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń-dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, czasami monetyzowanego filmiku, czasami niemonetyzowanego. Zdrowia dla normalnych. Pozdrowienia dla konserwatystów, ostrzeżenia dla socjalistów, że głosowali na Bidena. Patrzcie się na benzynę, patrzcie się na Afganistan, patrzcie się na wszystko, co się złego się dzieje w Ameryce i na świecie.